czego nauczyłaś się, Olu, jako wolontariuszka? Że planeta potrzebuje pomocy. A ty, Zosia? Że środowisko jest ważne dla ludzi i zwierząt. A dlaczego uważasz, że środowisko potrzebuje pomocy? Bo jest zanieczyszczona. Jak to? Ludzie o planetę nie dbają. I co ten wolontariat może dać światu? Jakąś przynajmniej małą zmianę dla środowiska. I zdaje mi się, że wy jako wolontariuszki tę zmianę wprowadzacie. Tak. Dobrze myślę? Tak. Co wolontariat może dać światu? Dlaczego wolontariat jest ważny? Ola. Jest ważne, ponieważ dużo ludzi nie wie, jak się zachować w trudnych sytuacjach, gdy widzi kogoś w potrzebie. A wolontariat też uświadamia niektóre rzeczy, które jakby ludzie, którzy coś widzą, nie wiedzą, co mogą zrobić. Na pewno daje pomoc innym osobom, zwierzętom i planecie. Zero waste. Trzeba było pokazać swoją kreatywność, robiąc coś. Ale co to była za akcja? Trzeba było zrobić coś z niczego i no, to było takie coś, że trzeba było zrobić coś z takich jakby niepotrzebnych już rzeczy i dać im drugie życie. Ja myślę, że z Polichromu takie dwie akcje chyba najbardziej do mnie przemówiły. To była akcja Zero Waste, kiedy uczniowie mogli się wykazać swoją kreatywnością, robiąc coś z niczego. Ale również tutaj nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Ekologiczną, gdzie sprzedawaliśmy książki, nadając im drugie życie. Więc to moje takie ulubione akcje. Co daje wam wolontariat? Ja się zacznę śmiać. Będzie dobrze. Właśnie to śmianie jest jakby wskazane. Trochę bliżej siebie. Myślę, że po prostu warto pomagać, warto być dobrym, warto czynić dobro dla drugiego człowieka. No ja też myślę, że współpraca, zwłaszcza z takim szczytnym celem, jest prawdziwą frajdą i radością. Ja myślę, że może dać taką świadomość, że jeżeli działamy razem, jesteśmy w stanie wiele osiągnąć, tak? Małymi krokami jesteśmy w stanie czynić wielkie dobro. Yeah.